Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w czwartym odcinku z gry Resident Evil 4 HD wersja Artworks. Z tego co pamiętam, mniejsza z tym, pogadamy jeszcze ze sklepikarzem i moi drodzy, chyba wymienimy sobie broń na tą lepszą, którą oferuję. Got some rare things on sale, stranger. Dlatego, że... momencik, tą broń możemy sprzedać za bagatela 14 tysięcy tylko? To jest troszkę głupie, wiecie co? Bo ja tą broń ulepszyłem tutaj już 4 razy, z tego co widzę. No ale cóż, nie mamy wyjścia, trzeba to sprzedać, bo nie mamy miejsca. A ulepszymy sobie... Czekajcie. What are you selling? No już nie mam tej broni, dobra, ale możemy tak sprzedać jeszcze to. Z tego nie. Nie zauważyłem i to za 10 tysięcy możemy sprzedać. Thank you. Mamy Punishera i Shotguna. I teraz sobie ulepszymy. Za 10 tysięcy tutaj możemy sobie zwiększyć szybkość ataku, reload. Za 27 tysięcy moglibyśmy kupić, moi drodzy, out of stock rifle, TMP, rifle za 12 tysięcy. Problem z tego typu, moi drodzy, że my nie mamy miejsca w ekwipunku, więc może jeszcze się na razie wstrzymamy. Ja sobie jeszcze zapiszę grę, żeby później nie ten... Nie jeszcze raz tutaj nie dokonywać tych zmian w ekwipunku. Czekajcie, ja muszę sobie ustawić tutaj broń, bo nie jest ustawiona. Dobra. Troszkę tutaj mały bałagan jest w tym ekwipunku. Nawet mamy amunicję do tego. Szkoda, że nie można tego... A można, dobra, ustawiać. Okej, to sobie nawet dobrze się składa. Troszkę miejsca musimy sobie zwolnić, nasze zrobić tutaj, że tak powiem. To może damy tutaj, a to sobie przestawimy. Aha, tego się nie da. Okej, no to nic, trudno. To tylko te możemy przedmioty przestawiać. Teraz tak, mapka. Mamy mapkę chyba wioski na razie kupioną. I tak, udamy się w prawo teraz. Tutaj kościół jest zamknięty. I pójdziemy gdzieś tutaj, tutaj. O cholerka. Idziemy na bagno. Co? Trzeba się tutaj dobrze porozglądać. Czy tutaj nie ma jakichś znowu sekretków i znajdziek. Ta gra jest naprawdę świetna. Możemy sobie tutaj już zapisać grę, bo już... Ale nie będziemy się cofać. Dwie sztuki amunicji. Mamy nową broń. Nie wiem, czy zauważyliście. Mam nadzieję, że będzie lepsza od tej... O kurde... Lol. Ej, czekajcie, bo coś widziałem tutaj namalowanego, o właśnie. Znaczy namalowanego. Diamencik. Czy jednak trzeba naciskać to, co na klawiaturze nam gra informuje.
No dobra. Moi drodzy, wchodzimy tutaj do nowego całkiem obszaru, widzę. Nie wiem, jak ta nasza nowa broń się będzie sprawdzać. O cholera. Kurde, jakie goście są wytrzymałe. Całą amunicję stracę na jednego typa. Tutaj co widzę, to są poustawiane bomby. Więc może lepiej byłoby zeskoczyć i gościa ściągnąć. O, a tu coś jeszcze jest. Granat. Na chwilę nam się skończy miejsce w ekwipunku. Uwaga, uwaga, uwaga. Aaa, jest kurbaniec. Nie taki głupi. Nie taki głupi człok. A jak się kłóca? Nie możemy kłócać? Ja bym chciał przejść na przykład i gościa ominąć tą bombę. Alarma, alarma. No proszę. O, jajeczko mi zostawił. Ładnie, ładnie, dwóch mniej. Czy co, za chwilę nam się skończy miejsce w ekwipunku. Będzie trzeba pewnie troszkę tych granatów zużyć. No tak to nie trafię. Lepiej chyba z shotguna byłoby tutaj. O kurde. Wiecie co, mam pomysł. Nie tak, kurde Bela. Skąd się tyle tych ćwoków wzięło tutaj? Czekaj. Wszystkim to wyrżnąć. Zostawił. Ej, oni chyba będą szli. Nieskończoność. Ja pierdziele. Co to za...
Masakra. Ja pierdziu, pół amunicji straciłem. Jeden granat. Szkoda, że z tych ciał nic nie wypadło nam tutaj. Jest amunicja. Ale ja sobie zmienię broń. Aja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 j
No nie. Jajko nam zostawił. A po co miałbym to użyć? Jajko odzyskuje, daje nam życie? W sumie to też mogłem wykorzystać tą bombę tutaj do czegoś. Jeszcze się tutaj rozejrzymy. No nie wiem czasem, czy coś czegoś nie zostawiłem. Ale chyba nie. Dobra. Jesteśmy, dobra. Wejdziemy sobie teraz tutaj do... nad jeziorko. O kurde. Chyba będzie pokarm dla jakiejś dużej ryby. O, żeż kurde, ja pierdziu. No ładnie. Czekajcie, gdzie tu jest przejście? Moment, moment, moment. Aha, dobra. Już myślałem, że się to spartoliło, a tu jest... Ale jak? Gdzie to przejście jest? Tutaj? No to, że mnie zauważył, kurde. Okej. Amunicja bezcenna. Jest, żółty herbs. Żółty herbs, moi drodzy, będziemy mogli teraz to zmiksować. Co oczywiście da nam tutaj troszkę zwiększy nam pasek znowu zdrowia. Bardzo fajna sprawa. Chyba najważniejsza. Tu sobie oczywiście zrobimy save'a, bo jest maszyna. Szkoda, że kasa, nie amunicja. No dobra. Dobra. No co? Lecimy nad jeziorko, nie? Kurde, bel, trochę się cykam. Szczerze powiedziawszy, bo nie wiem, jak się walczyło z tym bossem. Shit. Aha, wróć, sorry. Czekajcie, ja sobie jeszcze zobaczę, czy my tu mamy popłynąć, bo tutaj jeziorko jest dosyć duże. Tutaj mamy save'a, a tutaj mamy lokację zamkniętą, więc chyba dobrze płyniemy w tamtą stronę. No już to płynąłem, już. Proszę bardzo.
bydle ogromne. Shit. Musiałem spaść, no tak by to. Możesz, kurde, co teraz? Płynie. Ja pierdolę. Ajajaj, no jak mi trafił? Przecież goście, kurde. Ja sobie wezmę tutaj herbsy. Nie go się. Dobra, raz. Dwa. Ładnie. Żeby zdobyć tutaj osiągnięcie. No kurde, to nie koniec. Kat. Boże, kurde. Żeby tutaj zdobyć osiągnięcie na Steamie, musimy chyba pokonać tą rybę bez upadku do wody. Ej, ciul. Ja dwa razy chyba spadłem. W sumie pewnie jest to do wykonania, ale... Shit. O kurde, a jemu co się dzieje? No ładnie, i znowu śpimy. Koniec kolejnego rozdziału, trzeciego. Matko i córku, jaki przebieg wydarzeń. Ciekawe, czy ktoś mnie tutaj spotka. To musi, kurde, siło na szczęście. Ja pierdzielę. A się wystraszyłem. Leon, it's been 6 hours since our last transmission. I was starting to get worried. Don't you mean lonely? Anyway, I started to feel dizzy and then I guess I must have lost consciousness. Lost consciousness? Maybe that has some connection to what the village chief was talking about. Can't say. But I'm all right now. I'm gonna continue my mission. Dobra. Co my tu mamy?
Wybierajmy to oczywiście wszystko. Oho. O kurde, co musimy wrócić teraz do kościoła? Dobrze, że mamy troszeczkę więcej życia. Nic specjalnego. Dobra, tutaj chyba mamy tylko i wyłącznie maszynę do zapisania. Dobra. Gdzie to, gdzie ja jestem, kurde? Aha. O kurde. I się rozpadało jeszcze. Nie wiem, że pada u nas tutaj w Rzeszowie, ale łódki chyba nie mamy. Czy mamy łódkę? Ej, tam coś jest. I odblokowany. Ej, płyniemy tam. Jezioro nie jest takie duże, jak się wydaje, ale... Tutaj chyba tylko sklep jest. No dobra. No, po samą amunicję się tutaj było warto wybrać. O kurde. No, spoko. Jestem ciekawy, czy... Ale fajnie to wygląda, to wszystko tutaj. Got some rare things on sale, strange. What are you selling? Co my możemy sprzedać? Tych granatów mamy sporo. Ale temu sprzedamy. Tych nie potrzebujemy aż tyle. Jajko. Walizki nie można kupić lepszej. To by się przydało kupić, ale nie mamy broni. A kupmy to. Kupmy to. I kupimy jeszcze ulepszenie do tej broni. Thank you. TMP stock. Is that all strength? Czekajcie, bo ja tu nie mogę chyba teraz nawet. Thank you. What are you buying? Shotgun możemy ulepszyć za 20 tysięcy. O kurde. I TMP za 7. W sumie to nie takie głupie. Pojemność na 50. Reload. To reload to jest niepotrzebny. Firepower. Is that all, stranger? Tylko że to nie ulepszę shotguna. To wolę chyba shotguna ulepszyć. Is that all, stranger? Thank you. Zobaczcie co? Jeszcze sobie mnie to połączyć. Combine. Dobra. Ej, nie... Co jest grane? A, bo to jest stok. Dobra, to jest stok. Dobra, spadamy stąd. Wydałem znowu całą kasiurę. Pływa? Dobra, lecimy w takim razie. Gdzie jest nasza chatka, puchatka?
Napiszmy sobie może na nowym save'ie. Gdybym nie był pewny tutaj tych zakupów, to możemy sobie zawsze wczytać grę. Patrz, jaka ładna graficzka. Wszystko stuningowane. To jest o tyle dobrze, że teraz gdy mamy tą broń. Aha, bo nie mam amunicji do niej. Okej, fajnie. O cholera. Głowę trzeba strzelać. Ta broń, którą mamy, moi drodzy, to ona przestrzeliwuje na wylot. Więc może trafić dwóch, trzech przeciwników na raz. O cholera, teraz się nam tutaj troszkę zabawa utrudni. Super, gość kurde. Dostał 10 kulek. O, 5000. Dostał 5 kulek i co? Nadal żyje. Kubaniec. Okej, tam jest jakaś znajdźka. Kurde, padł. Dobra, gość padł. O, proszę. Czekaj, tutaj chyba nie dosięgnę. Super. Mały sekret. Tu jest jakaś zagadka, dobra, ale chyba musimy wyjść na górę. To się zastanawiam, co my tu mamy zrobić. Tu jest nasz niby cel. Aha. Have key. Destination. Dobra, jak ma tam przejść? Wszystko jasne. Nie wiem czasem, czy tutaj też nie możemy sobie
zrobić przejścia na drugą stronę. Aj, czekajcie, tu mamy spinela. Chyba. Amber Ring. O, proszę, jeszcze lepiej. Tu mi się wydaje, że coś jest po drugiej stronie, ale... Przejść. No i jak nawet łoś pusta skrzynia, no kurde. Aha, to jest wichajster. Woda skręciła gdzieś. A, i otwarło się nam przejście, proszę. Ekstra. O cholera. Czekajcie, sobie chyba wezmę shotguna. Shit. No weźmy tego zapalającego. Może nie za bardzo trafiłem, ale okej. Amunicja, dobra, chociaż z jednego amunicja wypadła. To się troszkę wzrósł straty tutaj, podniesione. A, tu jeszcze jest jedno przejście na górę. Gierka jest naprawdę super, jeszcze z tą rozdzielczością teraz. Co tutaj się trzeba porozglądać, bo czasami może coś być przyklejone do ściany. Oho! Insygnia śmierci. Shit. I've obtained an object that resembles a cult group's insignia. Wonderful, Leon. Head back to the church. Ashley's safety is our immediate priority. Wracamy do kościoła tą ścieżką, tą samą? A no. Rzeczywiście. Aha, tutaj te krzyżyki mam ze skarbem, to znaczy, że są zebrane. A tutaj opuściłem coś. Aha. O kurde. Widzicie? I tu też był skarb, który opuściłem. Shit. Ale wtopa. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł wchodzić. Aha, bo tu mamy łódkę do tego, dobra. Wrócimy się generalnie tutaj do, no właśnie, naszego sklepikarza.
I moi drodzy, tutaj chyba sobie skończymy ten odcinek. Got a selection of good things on what are you selling? Mamy tutaj chyba tak, po pierwsze. Spinella. Is that all, stranger? Is that all? Thank you. Thank you. What are you buying? A ja to sprzedałem, kurde. Aj, kurde, ja to sprzedałem. What are you buying? Is that all, stranger? Thank you. No, bo troszkę trzeba tutaj to ulepszyć te bronie. Pojemy się. Większe jeszcze, dobra. Okej. Moi drodzy, tutaj sobie skończymy już ten odcinek. Nie będziemy wychodzić na zewnątrz, bo prawdopodobnie stoczymy tutaj walkę już z bossem, ale to już na następnym odcinku. Ja jeszcze muszę generalnie tutaj się wrócić i zebrać te znajdźki, które tutaj zostały. Trzy sekrety, jak ja to mogłem opuścić? Okej, moi drodzy, to już w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć i pa!